Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy na żywo. Już mi tu pokazuje, że się wszystko połączyło, co się miało połączyć. Witam Was serdecznie w niedzielę, kolejną niedzielę o 10 na egzotycznej pogawędce numer 18. I dzisiaj mamy zmianę kierunku w zasadzie, bo długo sobie mówiliśmy o bambusach, co też miało związek z e-bookiem, który już od piątku jest w sprzedaży, a dzisiaj zmieniamy kierunek i będziemy mówić o palmach, a dokładnie o tym, czym i jak te palmy nawozić, żeby jak najlepiej rosły. Więc dajcie mi krótko znać, czy mnie widać i czy mnie słychać, czy mogę mówić dalej. To zawsze jest fajnie na początku wiedzieć, kiedy się słyszy swój głos, ale nie wiadomo, jak to tam przechodzi do Was na drugą stronę. Alita, widzę łapkę w górę, znaczy, że wszystko działa. Dobra, świetnie. To zaczynamy. Zaczynamy. Jak wspomniałam, mamy dzisiaj taki temat o nawożeniu palm. Czym je nawozić? Jakie środki są najlepsze? Jaki nawóz jest najlepszy? Jak to dobrze robić, kiedy nie nawozić na przykład? Jak często je nawozić? I powiem Wam też o takich stymulatorach wzrostu, które też się gdzieniegdzie w sklepach pojawiają. Czy to działa? Czy warto w to inwestować, bo to nie są też tanie rzeczy. I na koniec Wam powiem jeszcze o nawożeniu dolistnym, bo też coś takiego jest, można stosować, powiem Wam na ten temat więcej. Ok, jeszcze właśnie na początek info, że właśnie od piątku, od tego piątku już jest w naszym sklepie dostępny e-book o bambusach, czyli o tym, jak je wybierać, sadzić i uprawiać w Polsce. Więc jeśli macie ochotę go kupić, to Paulina Wam zaraz podeślę link. My nad nim pracowałyśmy pół roku i tam jest naprawdę dużo, dużo wiedzy, ale tak naprawdę przyjemnie podanej. Więc myślę, że nawet jako inspiracja, jak jeszcze nie macie takich roślin w ogrodzie, można spokojnie tam zajrzeć, bo jest i dużo zdjęć, dużo takich materiałów, które dodatkowo to słowo takie pisane jeszcze wzbogacają. I no właśnie, to jest taki e-book, który ja bym sama chętnie przeczytała, a że go napisałam, no to jakby jestem też z drugiej strony. Okej, okay. O, Józek napisał też, że widać i słychać fajnie, super. Dobra, no to zaczynamy z konkretami na temat nawożenia palm i pierwszy element tej dzisiejszej pogadanki to będzie, czym nawozić. O, Marcin, dzięki. I stres minął. No właśnie, bo to wszystko było związane, wiesz, pół roku pracy i potem czekasz już na ten moment, jak na szpilkach siedzisz i teraz już mi jest wszystko fajnie, można powiedzieć. Dobra, ale o nawożeniu palm dzisiaj. Więc czym nawozić? Jak wiecie, dużo jest różnych środków czy w centrach ogrodniczych, czy w marketach budowlanych, czy w jakichś internetowych sklepach. I nieraz się zastanawiamy, dobra, no to ten jest lepszy, czy ten jest lepszy, czy ta firma, czy taka firma, jaki jest najlepszy, jak już mam wydać te pieniądze, no to chciałbym, żeby ta inwestycja była jak najlepsza. No i po prostu, żeby ta palma jak najlepiej potem rosła. I tak naprawdę ten temat jest bardzo prosty, bo w zupełności do nawożenia palm wystarczą nawozy do roślin zielonych. Czyli jak sobie popatrzycie na etykietkę i pisze nawóz do roślin zielonych, to nie musi być specjalny nawóz do palm, że tam pisze palma na opakowaniu. Absolutnie nie musi tak być. To jest taki też marketingowy chwyt po to, żeby tą naszą uwagę przyciągnąć. Jak szukamy do palm, to widzimy hasło palmy i ta uwaga nasza od razu jest przyciągnięta, ale nie potrzeba jakby specjalnie szukać na etykietce nazwy palma. Jeśli to jest nawóz do roślin zielonych, w zupełności to starczy. To, co warto wtedy sprawdzić, to po prostu skład. I patrzymy na to, żeby ten stosunek NPK, czyli azotu do fosforu i do potasu, był taki, żeby tego fosforu, czyli tej środkowej wartości, było mniej. Jeśli wiecie troszeczkę o nawożeniu, to możecie zobaczyć, jeśli chodzi o skład, są podawane takie cyferki połączone minusami, czyli na przykład 8 minus 6 minus 8. To jest właśnie stosunek NPK, czyli azotu do fosforu i do potasu. I jak wspomniałam, jeśli chodzi o nawozy dla palm, to fajnie, żeby azotu i potasu było troszeczkę więcej niż fosforu, czyli ta cyferka w środku, żeby była mniejsza.
I mam tu takie przykłady takich fajnych składów. Wam to teraz podam, a myślę, że zrobimy z Pauliną taką może infografikę, żeby było to też no, takie bardziej wizualne i łatwe do zapamiętania, możecie sobie zapisać. I takie optymalne składy NPK nawozów do palm to jest na przykład 8 do 6 do 8, albo 8 do 6 do 10, albo 7 do 6 do 8. Jak zauważycie, właśnie ta środkowa cyferka zawsze jest nieco niższa i o to chodzi, to może być też wielokrotność tych wartości, czyli na przykład 4 do 3 do 4, albo 12 do 9 do 12, tak to chyba będzie wtedy wychodziło. Wtedy to znaczy po prostu, że będziemy musieli takiego nawozu dodać albo więcej, bo on ma słabszą tą koncentrację, albo mniej. I co warto wiedzieć, to to, że azot na przykład odpowiedzialny jest za to, że rośliny fajnie rosną, że palmy fajnie rosną i są zielone. One odpowiadają właśnie za ten zielony kolor. I często na przykład właśnie jeśli brakuje tej palmy składników odżywczych, to ona taka się robi żółta, blada, prawie że biała momentami. To jest oznaka chlorozy i właśnie tego też, że brakuje jej azotu. Ten drugi składnik, którego chcemy troszeczkę mniej, to jest fosfor i on odpowiada za dobry wzrost korzeni. I taka ilość, jak jest w tych nawozach do roślin zielonych, to dla doniczkowych palm w zupełności wystarczy. Tam nie trzeba strzelać w jakieś maksymalne ilości, żeby ten korzeń jakiś był super. To w ogóle nie jest potrzebne. I ostatni składnik to jest potas, a potas jest po to, żeby ta palma była odporna na choroby, albo jeśli to są palmy takie mrozoodporne, jak szorstkowiec, żeby też były wytrzymałe na te zimowe warunki. Czyli jeśli chodzi o nawożenie palm, w zupełności wystarczy nawóz do roślin zielonych i sprawdzamy sobie te składniki NPK i patrzymy, żeby fosforu było troszkę mniej niż pozostałych składników. I teraz właśnie przy tej okazji chciałam też Was zapytać, czy używaliście albo słyszeliście o czymś takim jak palm booster. To jest temat dość ciekawy i dość kontrowersyjne też bym powiedziała, bo na przykład kiedy na naszej grupie pojawiło się to pytanie, które brzmiało, kto z Was używa palm boostera? To pierwsza odpowiedź była taka, chyba wszyscy, a druga odpowiedź była taka, chyba nikt. I to bardzo, bardzo fajnie obrazuje, jak faktycznie to wygląda. To znaczy, jak wygląda ta strona taka marketingowa, jak się opowiada o tym nawozie i tak dalej. Wojtek pisze, że nie. No właśnie, powiem Wam też może, że ten palm booster to jest tak zwany stymulator wzrostu, który ma za zadanie jakby zrobić taki efekt wow, że ta palma, która normalnie by rosła sobie w takim tempie okej, spoko, to ona naprawdę będzie taka, że no jak trochę może nie z tego świata. Mi się to tak trochę kojarzy z takim, nie wiem, jakimś cudem trochę, takim oczekiwaniem, że zadzieje się coś, co naprawdę, no prawie, że nie ma prawa w naturze się zadzieć. No i właśnie ten palm booster jest o tyle ciekawy, że trudno gdziekolwiek znaleźć tak naprawdę, co się na niego składa, co tam w środku jest. Jest to taki środek, który ma właśnie poprawić to, jak te palmy rosną, ma to wszystko przyspieszyć, a wiadomo, że my jesteśmy bardzo niecierpliwi w tych czasach. No prawdopodobnie tak, jak piszesz Wojtek, to jest jak steryt dla roślin. I właśnie chodzi o to, że on jest bardzo kosztowny, bo jak sprawdzałam sobie dzisiaj, to taka buteleczka chyba 300 ml kosztuje około stówki. A tak naprawdę no, nie ma jakichś takich sprawdzonych tych efektów. To znaczy były osoby, które go gdzieś tam stosowały, ale zwykle opinie były takie, że no okej, palma rośnie, jest zielona, wypuszcza nowe liście. Jakby to samo, co gdybyśmy stosowali normalny nawóz. Więc jeśli chodzi o ten palm booster, o ten stymulator wzrostu, no to my tak na grupie właśnie jesteśmy raczej tego zdania, że on stymuluje, owszem, ale portfele, to na pewno, co do tego nie ma wątpliwości. Ale jeśli chodzi o ten wzrost palm, sami nie zaobserwowaliśmy jakichś takich naprawdę spektakularnych efektów, które przemawiałyby za tym, że warto w ten środek zainwestować. Tak jak mówiłam, że to nie jest to tania sprawa.
Ale oczywiście, jeśli macie ochotę na takie testy, jakoś was to kręci, to oczywiście spróbujcie i jak będziecie mieli jakieś własne przemyślenia, jakieś własne doświadczenia, którymi będziecie się chcieli podzielić, to jak najbardziej zachęcam was do tego, żeby, jak nie jesteście jeszcze w naszej grupie Bambusy Mrozoodporne i Palmy w Polsce na Facebooku, to dołączcie i dajcie tam znać. I to jest naprawdę ciekawy temat. A Paulina jeszcze pisze, jak się samemu wysiewa palma, to jest większa radość obserwować, jak ona naturalnie powoli rośnie właśnie. Dokładnie. To też jest taka cecha roślin, że no bambusy może są w tym temacie trochę inne, bo one dość szybko rosną, ale palmy, które jeszcze same kiełkują, to naprawdę trzeba się uzbroić w cierpliwość i dla mnie to jest takie fajne ćwiczenie dla człowieka, szczególnie w tych czasach, kiedy naprawdę my byśmy chcieli mieć wszystko tak na już. I tak, żeby trochę z tym zwolnić, trochę się tego nauczyć, myślę, że wysiew nasion w ogóle to też jest fajna sprawa, żeby tak trochę siebie też lepiej poznać i trochę poćwiczyć tej cierpliwości. O, Rafał pisze, pan booster jest jak dieta cuter. No właśnie. No, fajne porównanie. Myślę, że coś w tym jest. My mamy na grupie bardzo dużo, bardzo doświadczonych osób, jeśli chodzi o uprawę palm. I podsumowując jakby ten wątek, spokojnie, jeżeli będziecie używać zwykłego, normalnego nawozu do roślin zielonych, jesteście w stanie mieć przepiękną palmę, która fajnie rośnie. I jakby dopowiadając jeszcze do tego, to też nie jest tak, że jeżeli będziemy nawozić palmę, której brakuje podstaw, że to zrobi z niej jakąś super roślinę. To znaczy, że jeżeli tej palmie brakuje fajnej ziemi, jeżeli ona jest źle podlewana albo ma za ciemne miejsce do danego gatunku, to też nawóz nie sprawi, czy nawet taki nawóz za 100 zł, nie sprawi tego, że ona nam naraz zacznie fajnie rosnąć. Właśnie to są wszystko, to nawożenie palm czy innych roślin to jest jeden z elementów, o które warto zadbać, żeby te wszystkie połączone potem nam dały ten fajny efekt. Więc tak, powiedzieliśmy sobie, czym nawozić palmy, że te nawozy do zielonych w zupełności wystarczą. Palm booster, nie jest to konieczność, spokojnie z nawozem do roślin zielonych, rezultaty będą bardzo, bardzo dobre. I teraz jak nawozić i kiedy nie nawozić, bo myślę, że to też jest ciekawe. Sobie tylko wezmę łyczkę wody. A widzę, że nowe osoby dołączyły, możecie też dać znać, jakich używacie nawozów, albo czy używaliście kiedyś palm boostera i jaka jest wasza opinia na ten temat. Wojtek pisze, amen siostro, trzeba działać holistycznie. Zgadzam się, jak z człowiekiem, jak ze wszystkim, jak ze zwierzętami, tak samo z roślinami, to wszystko właśnie jest. To są naczynia połączone, nie ma jednego bez drugiego. A my czasami właśnie szukamy tego, tej diety cud, że zrobimy coś jednego, weźmiemy, kupimy jedne suplementy i one nam zmienią życie. A to tak nie działa. Niestety, ale fajne jest to, kiedy my się potem tego uczymy, to się człowiek może tak bardziej wyluzować, mam wrażenie. Jak ogarnie, że nie wszystko się da na raz zrobić i nie musi tak być i to nie jest wcale potrzebne. Dobra, jak nawozić palmy i kiedy ich nie nawozić? Więc to jest ważne, że palmy nawozimy, kiedy one rosną. W tym sensie, że na przykład jak mamy palmy, które potrzebują zimowania, mamy na przykład szorstkowce w donicy, albo karłatki, albo waszyngtonie, takie te palmy bardziej zimnolubne i na zimę je przenosimy, nie wiem, do chłodnego garażu, tam gdzie jest powyżej 0 stopni, czy do jakiegoś takiego miejsca, gdzie one mają sobie odpocząć i zatrzymać trochę wzrost do wiosny, to wtedy palm nie nawozimy, bo ten nawóz, on ten wzrost też pobudza nie jest to wtedy potrzebne, nawet nie jest to wskazane, bo trochę rozregulowujemy jej ten cały proces. Więc kiedy palma rośnie, czyli kiedy ona jest w tym miejscu, w takiej temperaturze, gdzie się ma rozwijać korzeń, liście i tak dalej, to nawozimy. Jak mamy palmy takie jak areka, jak kencja, jak hamedora, czyli takie typowe palmy domowe, te ciepłolubne, to te w zasadzie można nawozić cały rok, bo one i tak mają mniej lub bardziej te same warunki przez cały ten okres czasu. Wtedy warto może po prostu sobie dać trochę mniej tego nawozu, mniejszą dawkę na zimę. Tak, po prostu dla małego odpoczynku.
I wtedy znowu na wiosnę można zacząć z pełną dawką. I właśnie, kiedy nie nawozimy palm nowo przesadzonych, czyli takich, które wyjęliśmy ze starej doniczki albo z takiej doniczki, którą mamy właśnie ze sklepu, bo dopiero palmę kupiliśmy i przesadzamy ją do nowej ziemi, większego pojemnika, wtedy nie nawozimy tych palm. Raz dlatego, że one zwykle w ziemi, jak kupimy taką do palm, ona już ma jakiś tam nawóz i to jej też wystarczy na trochę czasu. A dwa, to jest wtedy takie ryzyko, gdybyśmy ją podlali nawozem zaraz po posadzeniu, że popalą się jej korzonki, bo te korzenie będą trochę naruszone przez to nasze grzebanie i takie wlanie nawozu może jej bardziej zaszkodzić niż pomóc. Wtedy jak przesadzicie palmę, na 6 tygodni macie spokój, nawozić nie trzeba, tylko podlewać, a potem jak minie te prawie 2 miesiące, możecie zacząć właśnie nawozić. Nie nawozimy też, to znaczy nie lejemy wody z nawozem na suchą ziemię. Jeśli nam palma przeschnie i przypomni nam się o nawozie, to nie nawozimy, poczekajmy sobie, podlejmy ją normalnie wodą i za 2 dni wtedy możemy dolać wodę z nawozem. To też jest ważne, bo można wtedy palmie bardziej zaszkodzić niż pomóc. No i w zasadzie ten nawóz i te pieniądze, które na niego wylewaliśmy, no przelewamy przez ziemię i nie ma z tego efektu, a możemy jeszcze zaszkodzić palmie. I jak nawozić palmy, to też jest takie pytanie, jaką dawkę stosować. I bardzo, bardzo warto po prostu czytać etykiety, bo nie ma takiej jednej uniwersalnej recepty, podobnie jak z podlewaniem, że rób to dokładnie co 4 dni i będzie ok. Bo to wszystko zależy od tego, tak jak podlewanie zależy od tego, w jakiej temperaturze ta palma rośnie, jaka jest duża, ile ma ziemi w doniczce i od różnych takich rzeczy. Trzeba po prostu obserwować. Tak samo jeśli chodzi o nawożenie, czytamy etykietę, na etykiecie zawsze pisze, jakie jest dawkowanie. Ja zwykle robię tak, że jak widzę na przykład, że ma tam być, nie wiem, jedna taka miareczka na 2 litry wody, to ja zaczynam od połówki. Bo to też jest tak, że mniej znaczy więcej. I tak jak nie zdarza się raczej, że palmy umierają dlatego, że ktoś ich nie nawiózł, to może się zdarzyć tak, że z przenawożenia faktycznie nam obumrą, no bo przegięliśmy pałkę tak zwaną, że tak powiem. Czy nowo kupiono palmę zawsze trzeba przesadzać, kiedy palmę przesadzamy? O tym mam akurat dokładnie na ten temat artykuł na blogu. Ja zawsze polecam to przesadzanie, bo wtedy to nam daje pewność, że ziemia, którą my jej damy, to już jest naprawdę fajna ziemia, bo to, co jest w ziemi sklepowej, to tak naprawdę może być spoko ziemia, może to być średnia ziemia. Z mojego doświadczenia to wygląda tak, że zwykle to jest po prostu bardzo duża część albo sama ziemia kokosowa i te palmy są na magazynach pod takie kroplówki z nawozem podpięte, które je odżywiają, ale ta ziemia, jak jest odłączona od tej kroplówki, idzie do transportu, idzie gdzieś tam do marketu budowlanego, to ona już tych składników tam nie ma i tam w zasadzie ona tylko tam trzyma korzenie. To jest coś, co ją przenosi i do tego ma być lekkie, bo ma być fajne do transportu, ale ona się z tego nie odżywi i zaczyna go głodować i szybko potem taka palma marnieje. Dlatego ja zawsze polecam to przesadzić, a na blogu bambusowysen.pl też możesz potem poczytać, jakie są takie 3 przypadki w ogóle, kiedy polecam przesadzić palmy. Przesadzanie po zakupie to jest jeden z nich. I właśnie mówiłam o tym, że czytamy etykietki. Na etykietce zawsze pisze, jak często te palmy nawozić. Więc to był trzeci punkt, jak często palmę nawozimy. Tak często, jak pisze na etykietce po prostu. Dobra, wezmę sobie jeszcze łyczka. Najlepszy się wydaje palm obornik booster w granulacie zmieszany z ziemią w tajemnicy przed żoną. Nie polecam w domu knajpki z podłóg. Palm obornik booster, to rozumiem, że to jest właśnie ta tajemnicza mieszanka po to, żeby się nie wydało, że gnojówka wjechała do domu.
Napisz coś więcej o tym Palm Obornik Booster, bo to brzmi bardzo, bardzo interesująco. Czy to masz na myśli właśnie po prostu ziemię zmieszaną z granulatem? Ale to by bardzo fajny pomysł, bo w ogóle nawozy też, no właśnie, nawozy organiczne, jak biohumus, jak obornik, to też są fajne, fajne nawozy. Dobra, o czym ja jeszcze miałam mówić? Niech popatrzę na moją ściągawkę. Aha, jeszcze o nawożeniu dolistnym, ostatni temat. No w sumie już 20 minut, a tam okej, trzeba kończyć. O nawożeniu dolistnym. Nawożenie dolistne to na pewno nie jest coś, co nam zastąpi to nawożenie takie do ziemi, ale jako dodatek można stosować, jeśli Wam zależy na tym, żeby palma miała fajne zielone liście. Żeby miała fajny zielony kolor. O, widzę, że mnie tu chyba wywaliło z Instagrama, ale to sobie ewentualnie dołączycie. Można ewentualnie to zobaczyć później na YouTubie. Jutro będzie. Dobra, wracając, nawożenie dolistne to jest takie nawożenie, które stosujemy w postaci oprysku i do tego oprysku wykorzystujemy nawóz, taki normalny, jak mamy nawóz do podlewania do ziemi. I wtedy ten nawóz mieszamy z wodą, ale w bardzo małej proporcji, czyli tam odrobinkę tego nawozu tylko dajemy i spryskujemy liście. Te liście warto, żeby były najpierw przetarte szmatką, żeby to nie, nawóz nam się nie pozahaczał w jakiś kurz niepotrzebnie, tylko żeby te aparaty szparkowe mogły fajnie go wchłonąć. I wtedy spryskujemy po prostu takim mocno, mocno, mocno rozcieńczonym nawozem, normalnym nawozem do roślin zielonych. Te liście można to robić gdzieś raz na tydzień, można rzadziej, albo jak Wam się przypomni. I to wtedy nam zapewnia właśnie taki fajny, fajny zielony kolor. I na ten temat też mamy artykuł na blogu, nam pisze o tym trochę więcej. I Paulina Wam też wrzuci o tym link. Dobra, patrzę jeszcze tu na pytania. A co z wodą z pokrzywy? Warto? Myślę, że warto. Pokrzywa to jest zawsze, zawsze fajny wybór. Tylko właśnie bym patrzała na to, żeby raczej się zabezpieczyć przed jakimś takim mocnym stężeniem, czyli żeby to po prostu mocno, mocno rozcieńczać i obserwować. Zwykły obornik w granulacie ochrzczony na potrzeby propagandy domowej. Zarobiście, super. Widzicie, jakich tu się możecie po prostu trików dowiedzieć i wiecie, jak powiecie komuś, że stosujecie Palm Obornik Booster, to na pewno nie pomyśli, że to po prostu jest obornik granulowany, zmieszany do ziemi, ale na pewno to super działa i na pewno żona się potem tylko cieszy, jakie macie fajne palmy. Czy domieszanie obornika w granulacie do ziemi przy pierwszym przesadzeniu po zakupie to raczej dobry, czy raczej zły pomysł? Raczej spoko. Spoko, do bambusów tak samo można to robić. Myślę, że na taką palmę, jak ja tutaj mam, która ma, no, ja nie wiem, ile ona ma metr. Kupowałam ją w IKEA, też spoko są te palmy z IKEA. To taka garść wystarczy. Ja używam nawozu z pokrzyw. O, już masz tutaj, Ania, odpowiedź. Nawóz z pokrzyw. Dokładnie, tutaj mamy link. Super. No to dobra, to w zasadzie o nawożeniu Wam chciałam powiedzieć tyle. I no taka ważna zasada, że mniej znaczy więcej, czyli jeżeli nam się zdarzy zapomnieć, nie wiem, na etykietce pisze nawóz co tydzień, a nam się zapomni, to się nic złego nie dzieje. Ta palma nie umrze. Spokojnie poczekajcie sobie następny tydzień albo jak macie tam czas. Na pewno warto po prostu robić to. Tak jak jest na etykietce, albo rzadziej, niż częściej, jakby licząc na to, że uzyskamy ten efekt jakiegoś szybkiego wzrostu, jakichś niesamowitych ilości nowych liści i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to fajnie, że tu dołączyliście. Następne tematy będziemy też niedługo zapowiadać, też myślę, że będą ciekawe. Jak macie jakieś pomysły albo o czymś byście chcieli posłuchać, to dajcie znać, wiecie, gdzie mnie znaleźć, a ja idę na kawę. Trzymajcie się, dobrej niedzieli. Cześć.